Szanowni Państwo, kolejne uchwały już nie rozdzielają naszych środków, przynajmniej te najbliższe. Druk numer 14. Wniosek do budżetu miasta Krakowa. Jest mediana zawierucha odnośnie ulicy Wiwaszki. Chcemy pokazać, że jest to ważne dla dzielnicy, dlatego nasz wniosek o wprowadzenie. Ulica Wiwaszki na całej swojej długości może nie miałaby takiego sensu, ale dla mieszkańców Górki Narodowej Wschód ma sens taki, że tylko wtedy będzie możliwa komunikacja miejska dla nich. A na chwilę obecną mają 1,200 km do najbliższego przystanku autobusowego. Prawda, specjalnie jechał do bliższych dzielnic, żeby sprawdzić. 1,200 km, a mieszka tam coraz więcej osób i niestety będzie mieszkało jeszcze więcej, bo są kolejne budowy, kolejne wnioski o to. A Wydział Architektury może postępować tylko zgodnie z prawem i wydawać pozwolenia na budowę, jeśli wszystko jest zgodnie z prawem, tak? Czyli nie ma innych przeciwwskazań. Przeciwwskazanie, że nie, bo już jest za dużo, to nie jest żaden argument w tym wypadku i nie mogą go zastosować. Dlatego taka prośba o wspólny wniosek do budżetu. Otwieram dyskusję. Musimy mieć świadomość, że ulica Iwaszki wyprowadzi ruch do czerwonego grunika. Także to będzie wyjazd z Górki Narodowej Wschód do Koła Wojtek. Tutaj najlepszą możliwością, to ja to znaczy przekreślam znaczenie ulicy Iwaszki, bo każdy plaster jest tam po prostu usławieniem. Natomiast tramwaj do Górki Narodowej i trzypasmówka w każdą stronę, ale ja tu z pasami dla autobusów i dwoma pasami dla ruchu w jedną i w drugą stronę. I to jest jedyny ratunek na rozładowanie tam tego korek, który jest w tej chwili jest nie do przezwyciężenia. Oczywiście baza końcowa na końcu ulicy Banacha i puszczenie linii autobusowych, bo przez sam gotyk się niestety nie da. Są tak wąskie ulice, deweloperzy budowali to wtedy, kiedy nie było planu zagospodarowania przestrzennego dla Górki Narodowej Wschód i budowali, wiadomo, wąziutkie uliczki i jak najwięcej zabudować blokami. W tej chwili nie da się przez środek gotyku puścić autobusu, bo on po prostu nie przejedzie. Natomiast no, mieszkańcy i też wydaje mi się, że mają rację, bo ktoś te pozwolenia na budowę wydawał. Jeśli komunikacja nie uzgodniła z architekturą, jakie są parametry dróg, no to jest wina po stronie miasta, a nie po stronie mieszkańców. Natomiast no, sama budowa ulicy Iwaszki da o tyle ulgę dla tego osiedla, że będą mogli wyjechać poprzez czerwony grunik. No, to jest jedna sprawa, a druga, że będzie można dojechać ten autobus tak. Tam pod... No i to jest główna też, myślę, że postura. Czy ktoś jeszcze chciał zabrać głos z dyskusją? Nie widzę, że w tym przewodniku wysłania. Kto z Państwa jest za, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Dobrze. 12 za, 1, 3 wstrzymujący, 1 wstrzymujący, 0 przeciw.